Cześć, tutaj Robert Zon, Pachnącego Żywicą. Kolejna odsłona w temacie, jak wykorzystać owoce tarniny. Tutaj mam przygotowane, umyte 2,5 kg owoców tarniny. Mam przygotowany garnek z grubym dnem. No i będę próbował zrobić z tego powidła czy drzem, jak zwał, tak zwał. Tutaj gdzieś powinien się pojawić przepis, bo ten przepis będzie powstawał w trakcie filmu. Nie wiem, ile użyję jeszcze cukru, czy będę dawał kwasku cytrynowego, czy jakichś innych rzeczy. Na razie zaczynam od tego, że muszę te owoce udusić, żeby wyjąć z nich, oddzielić pestki i żeby w ogóle dało się cokolwiek z nimi zrobić, tak? Żeby można było dosłodzić, żeby można było spróbować. 2,5 kg, to jest 5-litrowy garnek, 2,5 kg owoców. I dorzucę sobie do tego szklankę wody, po to, żeby na pewno mi te owoce nie przywarły. To prawda, ten garnek z grubym dnem pozwala na to, żeby nawet na większym ogniu gotować, ale lepiej się zabezpieczyć. Czyli pół szklanki, pół kubka wody, 2,5 kg śliwek tarniny. No i co? Czekamy, aż się weźmie i udusi, a potem będziemy dokładać do tego cukru, żeby się szybciej zagrzało. Przykryję sobie garnek pokrywką. One mają w sobie tyle pektyn, że na pewno nie będzie potrzebne oprócz cukru nic do zagęszczenia gotowego wyrobu. No i znowu się zapomniałem, zacząłem robić bez włączenia kamery. Po jakichś 40 minutach gotowania, duszenia, bo to jeszcze nawet nie było smażenie, tarnina oddała sok i no, zaczęły się wygotowywać pestki, więc trzeba teraz przetrzeć. Ja mam tutaj taki zestaw garnków do gotowania na parze i tu jest takie jakby sitko, bo te pestki są wielkości pestek z wiśni. No i taki też ten owoc jest trochę w smaku. Takie połączenie wiśni ze śliwką. Jak ktoś lubi wiśnie, to myślę, że polubi też i tarninę. Na razie jest bez dodatków żadnych, bez cukru, bez niczego. No i przecinam sobie to. Jak już przetrę, to wtedy wezmę i będę smażył dalej. No i wtedy dodam też, jak już odejdzie, odparuję sporo wody, dodam też cukier. Myślę, że będą lepsze. One z tego cukru nie zawierają zbyt wiele. Zabierają dużo kwasu, tej cierpkości. Jeszcze bardzo mokre są, więc jeszcze sporo wody niech wyjdzie. Myślę, że z tych 2,5 kg owoców będę miał może ze 2 albo 3 słoiczki. Roboty dosyć sporo, a jakby nie ma dużo, nie będzie dużo tego drzemu, dużo przetworów. No ale warto coś takiego mieć w domu. Choćby po to, żeby spróbować sobie, jak to smakuje. Powiem szczerze, że jest to bardzo męczące zajęcie. Także trochę udało się przetrzeć. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Jest tu masa pestek, ale jest też sporo tego miąższu z owoców. No ale to już nie chce się przecierać. Próbowałem jeszcze przez sitko tak samo, więc jest kicha. No nie idzie to. Nie idzie to. Myślę, że trzeba było po prostu, może ktoś z Was zna dobry sposób na przecieranie tego. Może jakieś sitko do przesiewania mąki, czy do czegoś, nie wiem, jakiejś odpowiedniej wielkości. W każdym razie wygląda to bardzo słabo. Dodam to, a tak jeszcze wymyśliłem, że przecież mogę z tego zrobić piwo z dodatkiem tarniny. Też może być całkiem fajne. Niestety teraz już nie mam owoców, bo już wszystkie zużyłem. Ta resztka pójdzie, wrzucę ją jeszcze do wina. No a tutaj co zostało, no tego już tak bardzo nie przechylę, ale no trochę tego mam.
tego już przetartego owocu. No i zobaczymy. Zobaczymy za chwilę, jak podgotuję, dodam cukier. Jakie to będzie w smaku. Tylko przelany z powrotem do dużego gara. No taka cierpka wiśnia, taka trochę śliwka i konsystencja też ma takich powideł śliwkowych. Taki niedojrzały agres trochę. To jest mała szklanka, więc pół szklanki takiej małej cukru. Na razie sobie dosypię. Zobaczę, jakie to będzie słodkie. Jest ciągle za rzadkie jeszcze, więc jeszcze sporo musi tej wody się zredukować. No całkiem fajne. Może nie nadaje się za szczególnie na smarowanie kanapek, ale całkiem fajnie. Ta cierpkość jest całkiem przyjemna. Jednak cała szklana cukru wejdzie tutaj, żeby dosłodzić te powidła. Myślę, że jednak pozostanę przy wykorzystaniu tarniny jako surowca do robienia wina albo nalewki, a tutaj będzie to jako ciekawostka. Lepiej zrobić sobie powidła śliwkowe, jest mniej roboty, a więcej tych powideł wyjdzie. No teraz jest fajnie. Mówię, taka śliwka, ja bym prędzej powiedział, że to jest wiśnia razem ze śliwką pomieszana. O, w ten sposób. Dobra. Niech się redukuje. Trzeci dzień smażenia, z 2,5 kg zostało tyle, teraz trzeba będzie zapakować tak uzyskane powidła do słoiczków. No jest bardzo, bardzo gęste są te powidła. Myślę, że są bardziej gęste niż śliwkowe, może dlatego, że są tak przetarte, że zostały takie drobniutkie kawałeczki. Już próbowałem, są w smaku bardzo wiśniowe. Myślę, że naprawdę będą... O, proszę bardzo, nie chcą nawet z łyżki spaść. Będą bardzo dobrze się nadawać do potraw. Jeżeli jakaś potrawa ze świniny będzie zbyt mdła, to te powidła nadają się naprawdę idealnie do tego, żeby je wykorzystać w takiej sytuacji. Ta cierpkość tarniny jest idealna po to, żeby złamać tą nudę i mdłość sztuki mięsa zrobionej z wieprzowiny. Pewnie nie będą nadawać się tak samo do tego, żeby posmarować nią kanapki, ale myślę, że będzie jej żal. Tym bardziej, że z tych 2,5 kg owoców wyjdą no max takie 3 małe słoiczki. Myślę, że nie więcej. Zupełnie je sobie te słoiki i potem zapasteryzuję. Kolor też jest taki nieśliwkowy, bo kolor jest taki czerwony. Już lekko wystygną i już są
super gęste. To nawet nie powidła, tylko konfitura. No ale jest taki czerwony kolor, a nie brązowy jak powideł. To co? Jeżeli zrobisz sobie takie powidełka, to życzę smacznego. W sumie naprawdę wyszły fajne. Myślałem, że ten smak będzie zupełnie inny, ale po dodaniu cukru i po tym, jak się zaczęły smażyć, ten cukier się lekko skarmelizował. Naprawdę są świetne. No a jeżeli nie zrobisz sobie w domu, to zapraszam do nas. Będziesz mógł sobie na przykład na śniadanie zażyczyć taką konfiturę, żeby sobie spróbować, jak smakuje. Naprawdę polecam. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do lajkowania, zachęcam również do komentowania. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.